Białek, pracownik Departamentu Eksploatacji i Rozwoju w PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów. Na dzisiejszej konferencji prezentował będę zagadnienia związane z wybudowanym przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów w 2020 roku magazynie energii. Magazyn energii powstał w Rzepedzi w Bieszczadach. Jest to pierwszy magazyn energii w Polskiej Grupie Elektroenergetycznej i w tej części Polski, w tej części Europy. Budowanie magazynów energii w chwili obecnej jest odpowiedzią na bieżącą sytuację w polskiej energetyce, ale również w zapotrzebowaniach, jakie, w oczekiwaniach, jakie przed operatorem systemu dystrybucyjnego stawia bieżąca sytuacja, bieżące zapotrzebowanie, oczekiwania klientów. Ten magazyn energii ma przede wszystkim poprawić ciągłość dostaw w tej części Bieszczad, ma zwiększyć jakość tej energii, a więc stabilizację napięcia i częstotliwości. Ma również zwiększyć możliwości przyłączania wytwórców odnawialnych źródeł energii. Ma również zwiększyć możliwości przyłączania nowych odbiorców tam, gdzie występują chwilowe braki w mocy chwilowych i ma zapewnić stabilizację tej mocy w takich dobowy bilans energetyczny. Ten pierwszy magazyn energii jest dla nas kluczowy, dlatego że pozwala nam nabrać doświadczenia, nabrać wiedzy. Jest to technologia innowacyjna. Będziemy w oparciu o te doświadczenia budować nasze przyszłe możliwości budowania następnych magazynów energii nie tylko w oddziale Rzeszów, ale w całej grupie PGE Dystrybucja. Jak również pozostałe linie biznesowe będą z tej naszej wiedzy czerpać. W chwili obecnej my dokonujemy różnego rodzaju testów tego magazynu energii, aby nabrać właśnie wiedzy, doświadczenia, żeby poznać jego możliwości, między innymi jako taki stabilizator przy współpracy z farmą wiatrową, która w tamtej części jest dołączona do systemu elektroenergetycznego. Ta wiedza będzie nam pozwalała w przyszłości również myśleć o tym, żeby te magazyny energii w innych lokalizacjach mogły współpracować właśnie z takimi niestabilnymi źródłami odnawialnymi, jak właśnie farmy fotowoltaiczne. Generalnie ten projekt bardzo nam dużo dostarczył i wiedzy, ale również doświadczenia takiego w prowadzeniu tutaj takich zmian w sieci, które w tym momencie nie bardzo możemy w inny sposób przeprowadzać, ze względu na to, że występuje coraz więcej ograniczeń związanych z ekologią i w takich obszarach, gdzie są właśnie jak Natura 2000, jak parki narodowe. Bardzo trudno jest nam w tym momencie budować sieć taką tradycyjną, napowietrzną. Dlatego te magazyny energii są również odpowiedzią na możliwość zapewnienia takiego zapasowego źródła energii w razie niespodziewanej awarii w takich właśnie miejscach. Również pod kątem czasowym budowa takiego magazynu energii trwała rok. Nam udało się w ciągu roku, to uważam za duży sukces. Natomiast budowa tradycyjnych linii elektroenergetycznych trwa zazwyczaj dużo dłużej, co najmniej pięciokrotnie dłużej, no oczywiście w zależności od długości tej linii energetycznej.
Również koszt budowy takiej linii energetycznej w obecnych czasach no, jest również no, 4-5-krotnie wyższy niż budowa takiego magazynu energii jak tutaj. Oczywiście te koszty są uzależnione od wielkości tego magazynu energii, to jest podstawowa oczywiście rzecz, ale zawsze to jest poprzedzone analizą sieci, zapotrzebowaniem, bilansem. No i to tutaj tak abstrahuję, to cały czas nawiązuje do tego magazynu w rzepedzi, że tutaj takie właśnie proporcje występowały. Myśmy ten magazyn energii budowali w ramach projektu Innowacyjne usługi sieciowe poprawiające jakość dostaw energii elektrycznej. Planujemy kolejne podobne inwestycje. Właśnie zabiegamy w tym momencie bardzo mocno o to, aby udało się wybudować drugi magazyn energii w Cisnej. To byłoby również ciekawe dla nas doświadczenie z tego względu, że mielibyśmy po wybudowaniu tego magazynu w Cisnej dwa magazyny w rejonie, który jest zasilany z tej samej generalnie sieci i moglibyśmy tutaj przeprowadzić takie testy zarządzania tymi magazynami energii. Po prostu elastycznego dopasowania do zapotrzebowania w danym obszarze i te magazyny mogłyby się w pewien sposób uzupełniać. Jest to również odpowiedź tutaj, tak jak konferencja tutaj mówi, na te odnawialne źródła energii, na te nowe, powstające bardzo licznie instalacje, których przybywa bardzo szybko i my musimy w sposób elastyczny i szybki tą naszą sieć dostosowywać do tego, abyśmy mogli być gotowi na przyjmowanie tej energii, żeby ta energia się, tak powiem kolokwialnie, nie marnowała. Magazyn energii w Rzepedzi ma moc 2 MW, pojemność 4 MWh, co oznacza, że obciążony pełną mocą zgromadzonej energii wystarczy mu na 2 godziny. Natomiast jeśli obciążenie wynikające z zapotrzebowania od odbiorców w tamtym obszarze będzie mniejsze, no to tej energii wystarczy adekwatnie na dłuższy okres czasu. Baterie stanowiące główną część tego magazynu energii, są to baterie litowo-jonowe. Dostawcą tego magazynu energii należy tutaj podkreślić, że jest firma Tesla, światowy lider w branży nie tylko magazynów energii, ale również samochodów elektrycznych. Żywotność tego magazynu energii jest określona na co najmniej 15 lat. Sprawność tego magazynu wynosi 84%, uwzględnia tutaj wszelkie sprawności elementów składowych, czyli stacji pośredniczącej, inwerterów i całych wszystkich urządzeń dopasowywujących i również samych baterii. Również w tym jest uwzględnione zapotrzebowanie na potrzeby własne tego magazynu energii, przede wszystkim na systemy, układy chłodzenia oraz grzania i wentylacji.